Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 My Rise. W poprzednim odcinku mieliśmy oczywiście dość duży moment w naszej tutaj karierze, bo dołączyliśmy do Evolution. Jesteśmy razem tutaj oczywiście z naszym liderem, czyli z Randy Ortonem oraz z Gabrielem Slade'em, więc tworzymy trzyosobowe oczywiście Evolution. No i mam nadzieję oczywiście, że tutaj zrobimy wielkie rzeczy. Mamy szansę już teraz tak naprawdę wygrać pierwsze pasy jako członek Evolution. Oczywiście mamy pas już Intercontinental, ale teraz będziemy mieli szansę wygrać jeszcze do tego pasy tag teamu z razem właśnie z Gabrielem Slade'em, więc mam nadzieję, że oczywiście to się wydarzy i możemy przechodzić już do tego pojedynku. Tylko najpierw pewnie musimy jeszcze tutaj porozmawiać, tak. Czyli to, no nie, to już było, tylko że właśnie ja potem wyszedłem, więc tak, to już widzieliśmy właśnie już w poprzednim odcinku, więc teraz będziemy mogli przechodzić do tego pojedynku. Jest to oczywiście triple threat tag team, więc na pewno nie jest łatwy pojedynek. To jest na pewno jedna rzecz. Jedna na pewno rzecz właśnie jest taka, że to nie będzie łatwy pojedynek, bo to nie jest walka dwóch tag teamów, tylko trzech tag teamów. Mistrzowie bronią pasy Street Profits i naprzeciwko Street Profits jesteśmy my oczywiście ze Slade'em oraz jeszcze nowy Hurt Business, czyli Carmelo Hayes i Omas oczywiście. Więc jestem też ciekawy, w sumie nie zobaczyłem, może zobaczę. I zobaczyłbym może właśnie, co by się stało, gdybym dołączył do Hurt Business. Może to jak skończę tą karierę, ten My Rise, jak skończę, może wtedy to zobaczę. No wtedy właśnie może nie, bo tak to nie wiem, nie chcę jakoś coś nabrać, czego za dużo zobaczyć. Nie chcę właśnie nic po prostu wpisywać i tam patrzeć, jeśli chodzi o My Rise. Zmieniłem też troszeczkę tak strój odnośnie przejścia do Evolution. Więc to jest jedna rzecz, którą zmieniłem. Szkoda, że pewnie wejścia nie będziemy tutaj mieli jakiegoś razem. Choć fajnie, może będziemy mieli w sumie. Może będziemy mieli wejście razem, nie mam pojęcia w sumie nawet tak naprawdę. No zobaczymy za chwilę, czy mamy razem wejście. Czy jednak właśnie będziemy mieli... Tak, mamy razem wejście i właśnie mamy tutaj małą zmianę. Wziąłem właśnie, postanowiłem, że zrobimy tutaj koszulkę Evolution w sumie, bo jak jesteśmy w Evolution, to warto też właśnie mieć coś takiego, więc postanowiłem, że wrzucimy taką koszulkę z Evolution napisem oczywiście tutaj, więc coś takiego mam tutaj. I jeszcze jedną rzecz mam, to bardziej będzie widać, jak nasz zawodnik zdejmie tak naprawdę tą koszulkę i jak będzie walczył. To też jedną rzecz jeszcze właśnie, tutaj mam z przodu też to logo Evolution, postanowiłem właśnie, że coś takiego wrzucę. Ten tag team naprawdę wygląda groźnie i jest dobrze dobrany, Hurt Business, ten tag team właśnie, Carmelo Hayes. Mniejszy gracz, mniejszy zawodnik taki, można tak powiedzieć, bardziej zwinny, taki, który można tak właśnie powiedzieć, że potrafi latać, tak naprawdę, no, niesamowite połączenie, powiedział, plus właśnie taki gigant, ten powerhouse almost, to jest świetne połączenie. Ogólnie tak teamy w takich połączeniach, to są naprawdę bardzo dobre tak teamy, bym powiedział, i polata oczywiście na mistrzów, czyli na profit. Jestem ciekawy, czy oni będą mieli tylko pasy, jakby row tak teamu, czy będą mieli po dwa pasy. Mam jednak pasy tylko Raw. Myślałem właśnie, że będą mieli pasy i SmackDown i Raw, tak naprawdę, jak jest w rzeczywistości, Unified Tag Team Championships, ale jednak nie. Ale to oczywiście nie zmienia nic, nie zmienia tego, że oczywiście chcemy zdobyć te pasy i mam nadzieję, że zdobędziemy te pasy i będziemy mogli zaczynać. Ciężki pojedynek na pewno do wygrania, właśnie przez to, że tu jest dużo tych tag teamów, że my zaatakujemy od razu tutaj Carmelo Hayes single, out. Aha, dobra, czyli może ten pojedynek właśnie jest jakoś zaplanowany jednak, bo w sumie właśnie to miałoby sens, bo możliwe, że to właśnie tak będzie, bo to ma sens w sumie właśnie, bo jednak wygrać tak samemu to będzie ciężko, mega taki pojedynek. Sześć osób właśnie tutaj jest, no jest strasznie ciężko będzie kogokolwiek tutaj przypiąć. Omas tutaj nas atakuje naprawdę. Z wszystkich osób tutaj w ringu najmniej bym chciał, żeby mnie Omas atakował, szczerze. Carmelo Hayesa muszę tam złapać, bo jego muszę atakować. Kopnięcie jeszcze prosto w plecy tutaj. My wypadamy z ringu, ale niestety ten gigant tutaj idzie za nami. Ale nie ma niestety kontry dla nas, choć teraz mamy kontrę, świetnie. I jeszcze tutaj uderzenie pięknie, wracamy do ringu. Musimy się skupić na Carmelo, tylko właśnie niestety jest tutaj Montez Ford i on nas atakuje. Jeszcze przypięcie. I to dobrze, w sumie, że tutaj nikt nie przeszkodzi, bo pasem momentum oczywiście tutaj pójdzie w górę. Ja bym chciał właśnie dobrze, tylko teraz Omas nie atakuj nas. Niech nas nikt nie atakuje tutaj z tych osób. Dobra, nie to chciałem. Chciałem wyjść właśnie, ale nie mogę niestety. No nic. Chciałem właśnie za wszelką cenę wyjść, a mi się nie udało. Teraz jeszcze Montez Ford, to będzie suicide dive jak w jego wykonaniu. I tak, to nawet nie suicide dive, a tutaj nad linami przeleciał oczywiście. Nie miałem nawet opcji, niestety nas kontrolować. Muszę złapać tego Carmelo Hayesa tutaj, bo to z nim muszę walczyć tutaj. A no na razie nie mogę zbytnio. Jeszcze teraz instant recovery. I oczywiście, że on mnie pierwszy łapie. Czemu właśnie on miał pierwszy zapał? Według mnie we dwójkę się właśnie
tym samym momencie praktycznie idziemy tutaj właśnie siebie zaatakować, ale zawsze to rywa praktycznie w takim momencie. W końcu udało się, dobra, udało się, ale teraz mądrze, dajcie mi spokój, naprawdę, nie chcę z wami walczyć, nie chcę walczyć ze Street Profits. Czemu właśnie muszę z nimi walczyć? Jeszcze raz wyrzucam je w górę. No i jeszcze we dwójkę się tutaj nade mną znęcają, dosłownie. Czemu Gabriel sobie tutaj nie przyjdzie nam pomóc? Potrzebujemy od niego pomocy właśnie. Przekarniamy kick-upu teraz, czy tam instant recovery. I Omas idzie do nas. Jeszcze tego mi brakuje. Uciekajmy, uciekajmy stąd. Dobra. Szybko, szybko. Musimy go zaatakować, musimy go zaatakować, bo... Właśnie tak, tak, dobrze, dobrze. Każde uderzenie to jest... To są oczywiście, to jest bardzo dobrze, bo się zbliżamy do tego, żeby właśnie jak najwięcej uszkodzeń na nim tutaj zadać. Ten montaż właśnie jakby uciekł, byłoby dobrze. Wyrzućmy go właśnie. Naprawdę mnie kontruje. Jeszcze mnie trafię, naprawdę nie wierzę. To jest takie trudne, niby takie łatwe wydaje się, po prostu walczyć z Carmelo, ale w tym pojedynku jest to trudne, niestety. Jest tam przypięcie, Carmelo oczywiście w stanie. My wróćmy szybko do ringu. Wyrzućmy go gdzieś. Dobra, i czy to wystarczyło? Tak, wystarczyło to, żeby mieć uszkodzenie. Hit your finisher on Carmelo Hayes, no dobra. Sam to zrobię właśnie, sam go tutaj. Dobra, czyli musimy tutaj, nie mogę pozwolić Carmelo. Znaczy no w sumie teraz naprawdę finisher mogę na kimkolwiek ten pasy momentu sobie robić, a po prostu lepiej cały czas walczyć z Carmelo zdecydowanie. To jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić i będę oczywiście próbował to robić, będę próbował tutaj cały czas walczyć z nim, nie pozwalałem gdzieś uciec szybko. Jeszcze raz uderzę, ale oczywiście tutaj Angelo Dawkins, więc coś czuję, że właśnie, wiedziałem, że to się wydarzy. Niestety back suplex od Angelo Dawkinsa. Teraz nie trafia. No w końcu, ale tym razem i tak musiałem tak, może tak powiedzieć, powalczyć o to. Dobra, mamy sygnaturę już, zawsze to coś. Tylko właśnie odejść stąd, montaż, naprawdę, odejść stąd, bo ja ciebie tutaj nie chcę. Wypada, dobra, a czy muszę to właśnie, to, nie muszę tego, nie piszę tam, żebym musiał to w ringu zrobić, to jest coś, co może być ważne bardzo. Mamy sygnaturę zrobioną w tym momencie, Twist of Fate i właśnie Hit Your Finisher, nie pisze Hit Your Finisher in the ring, więc finisher i trafiamy, pięknie, mamy super kick zrobiony i co teraz? Attempt to pin, a dobra, czyli teraz musimy go wrzucić do ringu, wrzućmy go szybko do ringu. Do ringu, tylko nie przybijaj go Gabriel, dobra. I co teraz? Mamy jeden, mamy dwa, niestety, czy oni Omas teraz nas atakuje? Powerbomb? Czy tam, i czy zrobi to? Zrobił to, aż potężny powerbomb. I to oni będą mistrzami? Mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa, frog splash od monterza Forda z samej góry i on nas przypina. I nie mamy zwycięstwa. Street Profits wygrywają, naprawdę. I to jest, czemu on mnie akurat musiał... Czemu on mnie musiał przypiąć? Czemu ja byłem przypięty? I Evolution i Hurt Business chcieli właśnie tutaj świetnie zacząć nowy start właśnie tych frakcji, a to Street Profits zabrał mi pas. Ja byłem szczerze... Ja myślałem, że właśnie albo my, albo Hurt Business wygrają. Może teraz będzie ta rywalizacja pomiędzy nami z Hurt Business, tak zakładam. Zakładam właśnie, że będziemy mieli taką rywalizację. No nie fajnie. Ale niestety nie udało się, nie udało się zdobyć tych pasów tak teamu. Z jednej strony szkoda, bo szkoda oczywiście, jak mieliśmy szansę zdobyć kolejne pasy, a z drugiej strony jesteśmy już mistrzem Intercontinental, więc dwa pasy to troszeczkę dużo. Musiałbym może na czasami bronić dwa razy na pay-per-view. No zobaczymy, mam nadzieję, że Randy jakoś nie będzie mega wściekły i nie będzie nas chciał może wyrzucić już od razu z Evolution za to, że nie zdobyliśmy pasów. Ale wątpię, żeby było aż tak źle oczywiście. Właśnie myślę, że tu może być początek rywalizacji z Hurt Business. Może jakiś nawet Six-Man Tag, to byłoby na pewno ciekawe. MVP oczywiście, wiedziałem, że coś takiego będzie, że właśnie, że pisze, że właśnie, że patrząc po tym, co zobaczył, no to dobrze, że nas nie wziął do Hurt Business. Wiedziałem, że coś takiego będzie, pewnie chciał napisać. Evolution, Hurt Business, we don't care if you... No tak. Nie dziwię się w sumie, że mogą coś takiego napisać, nawet właśnie, nawet mogłoby NWO wrócić, a oczywiście Street Profits jednak mistrzami są dalej, więc no oni wygrywają ten oczywiście pojedynek jeszcze. Jeszcze Montez Ford chyba to do nas pisze jakby, to wygląda było
było do nas. Ja z miłą chęcią bym się z wami zmierzył w tag teamowym pojedynku, gdzie nie ma jeszcze jednego tag teamu. Tam by na pewno nie wygrali, więc fajnie byłoby taki pojedynek zobaczyć. Mam tutaj Randy'ego i Gabriela. Obviously things didn't go as planned out there. But what's next? How are we going to regroup? You're not going to regroup. We are. What do you mean? You had your shot and you lost. Now we're going after the tag titles. Aha, no dobra. Powiem tak, w sumie to jest dobry pomysł, żeby Randy i Slade wygrali pas, bo ja już mam pas Intercontinental, tak naprawdę. No dobra. W sumie czemu nie? And caught a bad break with Omos and Montez hitting me with big moves right after the other. And it's not like you're punishing Gabe here for losing. Wiem, zawodnik nie zbytnio. No właśnie, to jest najgorsze, że ja bym, nie wiem czemu gra, na pewno to ma oczywiście jakiś, to jest oczywiście zaplanowane, czemu tam zostałem przypięty, no ale no nic. To może ciekawe właśnie, co oni w tym momencie powiedział. Właśnie. Ja jestem pewny, że mogę pokonać Street Profits samemu w handicap meczu, naprawdę. Wierzę, że mogę to zrobić, bo mogę to zrobić. Wiem, że mogę to zrobić. I to będzie właśnie dobre pokazanie, jakby, że to przypięcie nasze to było oczywiście to przypadek i to jest ważne zwycięstwo, które musimy zgarnąć, więc. A wierzę, wierzę, że wygramy z nimi. Bo wystarczy naprawdę zrobić finisher na jednym, drugiego rzucić z narożnika i wygramy. Handicap na przykład free on one byłby ciężki, ale 2-on-1 jest do wygrania. Ten handicap jest do wygrania i musimy to zrobić, bo jeśli tego już nie wygramy, no to już jest po nas dosłownie. Ale nie wiem, właśnie w sumie tam na dole you're overreacting, więc tak czy tak, tam właśnie te dwie opcje były do powiedzenia, więc tak czy tak, nasz gracz jakby cokolwiek bym powiedział, to nie byłby szczęśliwy z tym, że Randy i Gabriel chcieli walczyć. Więc pomimo, że nie chciałem jakby tym, co nasz zawodnik powiedział, nie chciałem. Ja myślałem, że chodzi mu o to, że przyznaje się, że dobra, źle właśnie zrobiłem, więc wasza teraz jest szansa, że właśnie tam to myślałem, że nasz gracz sugeruje, ale nie. Ale nic, i tak właśnie wyszło nawet z tego dobra rzecz na pewno i tak wyszła. Mistrz Intercontinental, członek Evolution jest tutaj oczywiście. Jesteśmy tutaj po to, żeby wygrać ze Street Profits i pokazać, że mistrz Intercontinental jest lepszy niż dwóch mistrzów tag teamu. I pora teraz na Street Profits. Jestem ciekawy, czy to będzie pojedynek, w którym muszę wygrać, czy mogę wygrać, bo to są oczywiście dwie różne rzeczy. Niektóre są pojedynki, gdzie mogę wygrać, a niektóre są, gdzie muszę wygrać. Ale myślę, że to będzie pojedynek, który muszę wygrać jednak dla tego storyline'u, wydaje mi się. Jeśli znowu przegramy, to chyba nie będzie za dobrze tak naprawdę. No i pora na Street Profits, jestem gotowy już oczywiście, zobaczymy. Prove yourself, czyli jakby musimy to zrobić, a to wychodzi, to dobrze, to znaczy, że jeśli potencjalnie bym przegrał, to byłby rewanż, ale bym złapał jeszcze, ja uciekałem, wiedziałem właśnie, co się szykuje, dlatego próbowałem uciec, ale nie zdążyłem niestety. Najlepiej byłoby właśnie nie pozwalać drugiemu się zmieniać, na przykład cały czas walczyć z Monterzem, albo cały czas walczyć z Angelo Dawkinsem. Andrzej wychodzi z ringu, wraca do ringu. Dobra, więc zaczynam teraz naszą drogę naprawdę po zwycięstwo. Teraz świetny jawbreaker. Jeszcze uderzenie kolanem prosto w plecy. Najlepiej właśnie na jednym się skupić, na jednym robić te uszkodzenia. Właśnie na przykład na Dawkinsie najlepiej byłoby teraz robić, jak już właśnie na nim zacząłem tutaj, ale zobaczymy. Wiadomo, że to nie będzie łatwe oczywiście do zrobienia. Odbicie od lin. I mamy kopnięcie prosto w twarz Angelo Dawkinsa. I jeszcze kilka uderzeń. Też oczywiście daje prosto w jego głowę. Dobry w miarę start. Po tym jak źle to wyglądało z Monterzem, to teraz z Angelo Dawkinsem to wygląda dużo lepiej. Już krew ma na twarzy. A my w tym momencie robimy Phoenix Splash. No świetnie. Świetnie to wygląda. Jak na razie bardzo dobrze to wygląda. Więc musimy kontynuować ten nasz dobry tutaj początek tego pojedynku z Angelo Dawkinsem. Jeszcze kolejne uderzenie. Zbliżamy się do tej signatury. I teraz jeszcze uderzenie w rękę. I jeszcze Shooting Star w końcu. Miałem mówić właśnie, kiedy ten Angelo Dawkins skontruje, bo wiedziałem, że przecież kiedyś musi skontrować. Ale długo mu to zajęło. I jeszcze teraz Backstabber. Świetnie zrobiony. I chciał się właśnie już zmienić, ale to o to chodzi. Nie mogę mu na to pozwolić. Nie mogę mu na to pozwolić. Na zmianę. Nie mogę mu pozwolić na zmianę. Teraz jest szansa na cutter. I mamy pięknie zrobiony cutter w tym momencie. Szybko. Czy damy radę zrobić 630 i go przypiąć? 630 i trafiamy. Tylko teraz właśnie musimy
Musimy zaatakować. Pięknie, pięknie. I teraz szybko przypinamy go. Może się uda. Mamy jeden. Mamy dwa. I mamy trzy. Udało się. Myślałem, byłem pewny, że dwa finishery potrzebuję, a jednak nie. Udało się. Mamy zwycięstwo i nie tylko ich pokonaliśmy, a ja tak naprawdę no zniszczyłem ich. Z montażem miałem problemy, ale potem Angelo Dawkins jak wszedł, no to dominacja naszego zawodnika. Więc nie tylko pokonaliśmy ich, ale pokazaliśmy naprawdę, że to był przypadek i że gdyby była to walka tag teamowa, dwóch tag teamów, a nie trzech, to byśmy byli nowymi mistrzami tag teamu. Ale mam nadzieję, że właśnie, tak jak właśnie nasz zawodnik mówił, że to ma nam dać rewanż jakby. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że teraz będziemy mieli rewanż i teraz będziemy mieli walkę dwóch tag teamów właśnie, gdzie wiesz, żebyśmy wygrali. Zobaczymy właśnie, jak się teraz potoczy, co sam ma do powiedzenia Randy. Chciał już właśnie on walczyć sam o pasy, więc teraz no przeprosić pewnie nas nie przeprosi, bo w sumie znowu nic złego się nie stało, ale właśnie powinien nam coś takiego w takim stylu jakby nie może wybaczyć może to, co zrobiliśmy. Coś w tym stylu bym powiedział. Choć i tak właśnie, no nie jest to nic poważnego tak naprawdę, ta porażka. Wiadomo, że nie mamy tych pasów, no ale znowu z drugiej strony to nie jest najgorsza porażka w karierze tak naprawdę. I teraz właśnie WWE już oficjalnie potwierdził, że mamy rewanż. No i super, pięknie. No i pokazaliśmy, gdzie teraz jest właśnie Montez Ford i gdzie jest właśnie, no jest, dobra, jest Angelo Dawkins. Montez Ford akurat właśnie tego Twittera, God is good, czyli Bóg jest dobry, akurat, jeśli dobrze pamiętam, tweetuje dość codziennie. Pamiętam, że widziałem na Twitterze wiele razy to, więc on chyba to tweetuje codziennie, więc to jest akurat ciekawe. No a Angelo Dawkins właśnie mówi nawet, że to się już nie wydarzy drugi raz, no ale troszeczkę, nie chcę nic mówić, ale mała lekcja pokory dla Hurt Business była, nie Hurt Business, tylko dla Street Profits była, bo już tak właśnie już wszystkich gadali, że nawet NWO mogą wrócić, a i tak ich pokonałem. Mieliście duże szczęście tam, że właśnie nie było pojedynku tak teamowego. No i pora właśnie na, pora na rewanż. Not bad, huh? Told you I'd show you I was worthy of a rematch. I was impressed, but I'm sticking with the original plan. Me and Gabe are taking the tag title rematch. Why do you think WWE even gave us the rematch to begin with? It was because they just saw me beat the champions all by myself. Is that what you think? I actually went to management and got us the rematch, and you could have blown it by going out there on your own and losing. Yeah, well, I didn't. Look, you already have the Intercontinental Championship. Focus on that. And after Gabe and I take care of business, we'll all have titles. Everyone wins. Gabe, you've been quiet. Don't you think it should be me and you going after the tag titles? I actually think Randy's right. It makes more sense for us to take the match. Exactly. And for Evolution to succeed, we all need to be on the same page. Understood? No dobra, czyli właśnie jednak niestety oni będą walczyli. Z jednej strony rozumiem właśnie, bo to ma sens, żebyśmy mieli, żeby każdy miał pasy. Choć z drugiej strony właśnie my wygraliśmy ze Street Profits, ale znowu też Randy powiedział, że ten rewanż jest przez to, że on sam poszedł do managementu WWE i że jeśli byśmy przegrali, to może byśmy stracili tą szansę, więc dobra, powiem tak, spoko. Rozumiemy, bo on właśnie tam powiedział na koniec, że musimy właśnie być na jakby, no musimy, nie możemy być właśnie tutaj naprzeciwko siebie, musimy się trzymać tutaj oczywiście razem i żeby Evolution to naprawdę działało, no więc zrozumieliśmy właśnie to, co chciał powiedzieć. Fine. Understood. I'll trust the process. Now you're talking. Oby oczywiście wygrali, bo będzie naprawdę to fajny widok. Choć z drugiej strony to wtedy wygląda, jakbym ja był liderem. No właśnie Randy powinien mieć pas World Championship, a my powinniśmy mieć pas Tag Teamu i jeszcze pas Intercontinental. To byłoby na pewno fajne. Zobaczcie, będziemy chyba kontynuować historię, bo nie mam tutaj nikogo. Nie ma tutaj nikogo. Nie to. Zobaczmy w social mediach, czy coś tutaj jest. Nie ma tutaj nic. W DM-ach naszych też nic nie ma, no więc dobra, więc idziemy dalej. I czy będziemy mieli nowych mistrzów tag teamu? Myślę, że tym razem wygrałem te pasy. Byłoby na pewno fajnie oczywiście, gdyby to zrobili. Z jednej strony troszeczkę mi będzie szkoda, że to nie ja mam te pasy, a z drugiej strony będzie fajnie ich widzieć jako mistrzów, jeśli to się oczywiście wydarzy. Czy jednak wygraj właśnie. I się zapytała tutaj ta właśnie osoba, która to prowadzi. Nie wiem, czy nazwać ją, nie wiem, nie reżyserka chyba, ale nie wiem, jak w sumie nazwać tą osobę, która dokumentuje ten film, no ale pyta się właśnie, jak to było uczucie, patrząc na to tak z boku. No ale w sumie właśnie my mamy pasy,
Powiedzmy właśnie, że Evolution to jest co inna grupa, no bo tak jest, bo to jest co inna grupa. Na razie nie ma co tutaj jakoś robić, już właśnie przedtem mówić, że właśnie nie ma co tutaj mówić, że ja zasłużyłem, no bo jednak nie ma co tutaj jakby robić zamieszania. Po prostu Evolution to jest co inna grupa. Evolution is a solid group. And we are even more solid now that all of us are champions. Is that what Randy told you to say? What are you getting at? It just seems like you've taken a back seat to Orton. Randy's got a plan and I'm following it. He's going to pass the torch to me when the time's right. Or at least that's what he's told me. I don't want to pry, but is there dissension in Evolution already? You know what? I think I've said all I want to say. Dobra, czyli właśnie tutaj powiedzieliśmy właśnie to co powiedzieliśmy, że to jest solidna grupa, że jesteśmy jeszcze teraz solidniejsi, jak ma wszyscy, jak każdy ma pas. Właśnie ta osoba, ta dziennikarka, czy tam w sumie, nie wiem, zapytała się właśnie, czy to jest to, co nam Randy kazał powiedzieć, no ale oczywiście my powiedzieliśmy, że Randy ma plan, my oczywiście trzymamy się tego planu i w dobrym czasie ma nam tak naprawdę jakby dać tą pochodnię, oczywiście przejęcie pochodni, aby być takie tak naprawdę. Mamy tutaj jakieś, aha, czyli mamy jakby Evolution Tights. Tylko powiem tak, nie wiem, czy będę to używał szczerze, bo takie spodnie, te stroje, które my mamy, mi się podobają, nie ukrywam, więc chyba nie będę tego używał. Social media, tutaj mamy kilka social media, dużo tych social media. No, Rand właśnie tutaj dobrze powiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, Evolution zdobywa wszystkie tam naprawdę złota, jak za dobrych czasów, oczywiście. WWE Championship is next, no i to jest ciekawe właśnie. No właśnie jest ciekawe, kto pójdzie po ten pas, bo ja mam pas Intercontinental, ale Randy też ma jeden pas. No jestem ciekawy bardzo, kto pójdzie po ten pas. No zgaduję, że to będzie Randy, oczywiście, ale zobaczymy. Znaczy, oczywiście dla tego Chosena Evolution jest nudne. Chciałby on by marzył na pewno, żeby być przynajmniej w WWE, a już o samym Evolution to nawet sobie właśnie może pomarzyć. Nie ma szans, żeby nawet był w WWE, więc jest oczywiście, że mu nie pasuje, to oczywiście... Tak właśnie tutaj gada jakby, że to jest nudne, a to naprawdę wiadomo dobrze, że on by oddał wszystko, żeby być przynajmniej w WWE, a co dopiero być Evolution tak naprawdę. Oczywiście tutaj WWE zrobiło tweeta o tym, że Evolution to nowi mistrzowie. Zelina Vega jeszcze tutaj. Nie wiem, czemu to dla nas jest ważne. Jakiś trio stworzyła z Natalią i Shayną Baszler. Aha, spoko. I czemu właśnie my tutaj mamy... Czemu musimy to właśnie ingerować? Nie wiem. To mi się coś... Nie wiem, jakby... Nie jest najgorszy pomysł, ale 6 osób Evolution to jest dość dużo. To jest dość dużo. Jakby sama przed jedna zawodniczka, przed Zelina Vega, czy tam Shayna, czy Natalia, zawsze Natalia, z którą mieliśmy kiedyś tag team, ale 6 osób aż w Evolution to jest dużo. To jest dużo. Ile frakcji masz tyle osób? No nawet praktycznie D-Generation X, nie, ile D-Generation X miało? Nie, oni mieli chyba 6 osób maksymalnie. Shawn Michaels, Triple H, X-Pac, Billy Gunn, Road Dogg i China chyba było maksymalnie, więc 6 osób. Ale, no nie wiem, według mnie... Chyba nie, szczerze. Chyba nie, no nie wiem właśnie, sam nie wiem. Na razie może nie. Właśnie, bo oni niech właśnie robią swoje, my niech robimy swoje, tak będzie najlepiej. Myślę, że dla wszystkich tak naprawdę. Szkoda, że nie mogłem właśnie jakby, no bo też z drugiej strony, to nie ja rządzę przecież Evolution, więc właśnie nie wiem, czemu to było zapytane, czyli no dobra, nie wiem, na razie to zostawmy i nie wiem, może to przemyślę. Właśnie, na razie zostawmy to jak jest, bo na razie właśnie, nie wiem, na razie wydaje mi się, że jakby niezbyt to pasuje i niezbyt to jest potrzebne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jak się mówiłem. Troszeczkę za dużo osób by byłoby, w sumie bym powiedział. No, nasz trener niezbyt jest oczywiście szczęśliwy i właśnie ostrzega nas przed Ortonem, ale dobrze wiedziałem, w co wchodzę i dobrze wiedziałem, że z MVP była podobna sytuacja. Obydwoje nie można im w 100% ufać tak naprawdę, więc wiedziałem dobrze, musiałem gdzieś już pójść. No, to jest na pewno fajna rzecz, zwłaszcza jako właśnie, że przed ci zawodnicy pewnie dorastali i byli fanami Evolution.
Aha, czyli wiem, co tutaj może być. Możemy zrobić taki pojedynek, ale... Czy będziemy to grać? Może zagramy to w sumie. Właśnie pojedynek tak teamowy. Batista i Triple H na nas. Aha, czyli you and Batista. Czyli ja i Batista couldn't beat me and... Aha, dobra. Może będziemy to grać właśnie, taki pojedynek. Dobra, czemu nie? Zrobimy to, bo to będzie ciekawe. Evolution of Evolution. No właśnie to ciekawe brzmi. Czyli właśnie taki miks połączony właśnie starego i nowego Evolution. To jest na pewno ciekawa rzecz. Zagram to, myślę, że z miłą chęcią właśnie taki pojedynek, że będziemy razem z Batistą przeciwko Triple H'a i Gabriela Slade'a. Więc to będzie na pewno ciekawe. To będzie bardzo ciekawe. Myślę, że oczywiście wygramy z Batistą, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy jednak to się wydarzy. Na pewno Evolution wygra. To jest pewne, że Evolution wygra. I jeszcze właśnie miałem mówić, ciekawe na jakiej to będzie arenie. I to jest na tej arenie z tamtych czasów. No to będzie jeszcze fajniejsze, jeszcze bardziej mi się to podoba. Oldschoolowa arena Raw, naprawdę super, mega. Podoba mi się to jeszcze, to tak wszystko pięknie, naprawdę. Retro WWE to jest po prostu cudo, naprawdę to jest cudo. To wygląda przepięknie, te stare areny. Taki mają klimat super. Nie oglądałem niestety WWE oczywiście w tamtych czasach, jak byłem przed takie areny, ale klimat jaki tam był wtedy, no było to po prostu no, niesamowite, naprawdę. I pora teraz oczywiście naszego tag team partnera, czyli na Batistę. W życiu bym się nie spodziewał, że będę w tym My Rise robił tag teama z Batistą tak naprawdę. Nie wiem, czy właśnie no, nie, tak nie zaakceptuję tej oferty z drugiej strony od Zeliny Wegi, bo to jest chyba jedna z tych części z historii, a jednak nie ukrywam, że chciałbym zrobić w miarę te wszystkie części. Byłoby to myślę, że spoko, zrobić właśnie wszystko, ale właśnie no, z drugiej strony tak właśnie pod... Jakby wejść w to rzeczywistość, jakby można powiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby Evolution aż trzy nowe zawodniczki jak dodałem. Po prostu jakoś niezbyt mi się to podoba, tak nie ukrywam. Jeszcze by to było, nie wiem, jak i tak, na przykład załóżmy takie trio, na przykład Damage Control. To byłoby spoko, bo to jest taki prawdziwe, takie prawdziwa frakcja trzech zawodniczych. A to były praktycznie tak naprawdę trzy takie losowe zawodniczki dodane razem, więc no nie podoba mi się to zbytnio. Zwłaszcza, że nie każda, na przykład, nie wiem, jakoś Shayna według mnie spoko w Evolution. Wydaje mi się, że spoko. Na przykład Natalia mi nie pasuje jakoś do Evolution, szczerze. Nie wiem, jak mi do takiej frakcji nie pasuje, no ale zobaczę. Może to zrobię, może nie, zastanowię się między odcinkami, bo chyba mi jeszcze to nie uciekło. Chyba mi to jeszcze nie uciekło, chyba mogę do tego właśnie wrócić, bo już raz mogłem do tego wrócić, więc chyba będę mógł jeszcze raz wrócić, zanim właśnie zrobię jakąś tą oczywiście tą ważniejszą już historię, żeby mi to wtedy nie znikło właśnie, więc możliwe, że jeszcze zrobię to, no nie wiem, zastanowię się między odcinkami pewnie, czy to robić, czy nie. Czy jest właśnie jakiś tego sens, Triple H teraz. Ciekawy jestem, jaki to będzie pojedynek, czy to będzie po prostu jakiś, nie wiem, tak teamowy pojedynek normalny, czy to będzie jakiś, nie wiem, Extreme Rules, czy co, chyba normalny to będzie pojedynek, zakładam. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale zobaczymy, nie wiadomo, Triple H i Gabriel Slade, mam nadzieję, że będą oczywiście pokonani tutaj bez problemu. I możemy zaczynać, i to jednak jest normalny taki tag team, więc to ciekawe, właśnie walczy, imagine trying to beat the original evolution, no tak. Tylko, że właśnie szkoda, że jednak wolałbym bardziej, żeby to był pojedynek, w którym ja i Gabriel Slade jesteśmy naprzeciwko Batisty i Triple H'a, szczerze, to by bardziej fajnie wyglądało niż takie połączenie, no ale nic, najważniejsze, że tutaj walczymy oczywiście. Na pewno łatwiej będzie pokonać Gabriela Slade'a, więc jego będę próbował, myślę, przypiąć, choć właśnie, choć, no wiem, że na pewno nie będzie cały czas w ringu, właśnie jak na przykład teraz Triple H wchodzi, no i nie będę od niego uciekał oczywiście. Pojedynek nasz Triple H, no to jest naprawdę coś niesamowitego, co się oczywiście nie wydarzy normalnie, no bo jednak... Wiemy, że Triple H nie będzie walczył tak samo jak Batista, więc tutaj fajnie widzieć taki pojedynek zdecydowanie. Coś takiego właśnie na pewno to jest fajny widok. Teraz świetne, takie Black Mass. I jeszcze teraz uderzenie i jeszcze dropkick i Slade wypada z ringu. A niestety łapie nas Triple H, ale szybko kontra. Dobrze wyglądałem tutaj od samego początku, choć teraz znowu Triple H kontruje. Irish Whip i odbicie od lin. Myślałem, że będzie tym kolanem swoim nas chciał uderzyć. Kontra i mamy świetną Hurricane Runner. Jestem blisko Signature, więc nie będę się na razie zmieniał. Choć wolałbym, żeby Triple H szczerze zmienił z tym Gabrielem Slade'em, nie ukrywam. Jeszcze Shooting Star, pięknie, bo wydaje mi się właśnie, no nawet nie wydaje mi się, na pewno Gabriel Slade będzie łatwiejszy do pokonania niż Triple H. Dlatego wolałbym, żeby to Slade jednak wszedł tutaj, może teraz wejdzie. I pięknie, o to chodzi, właśnie o to chodzi. Chciałem go tutaj zaprosić i zaprosiłem go tutaj, ale niestety za wcześnie tutaj próbowałem go złapać. Nie trafiłem niestety w tą Signature. Piękny sit-out. Powerbomb w jego wykonaniu. Jeszcze elbow drop. Nie wiem czemu. A dobra, przeszła jak kliknę właśnie Triple H'a. Wrzućmy go do ringu. Nie wiem, co tutaj właśnie Gabriel Slade kombinował. Przyszedł tutaj, ale w ogóle nas nie atakował, co było dziwne. Szans
Tutaj Yurenagi, tak, Yurenagi jest tutaj na barykadę. Teraz za to kontrujemy, wracamy do ringu. I mamy Katera, pięknie zrobiliśmy. I teraz pora na finisher, szybko, chyba zdążymy zrobić tego finishera. I trafiamy. I trafiamy prosto tutaj w twarz Gabriela Slade'a. No i teraz pora tutaj zaatakować Triple H'a, wiedziałem, że to się wydarzy. Jakim cudem on już wstał? Jakim cudem on to zrobił właśnie? Nie mam pojęcia. To był finisher, no przypomniałem przecież jeszcze, nie wiem, z minutę przynajmniej, może nie minuta, z pół minuty powinien więcej leżeć jeszcze. Batista wchodzi do ringu, więc teraz właśnie pora na Batistę. Zobaczymy, co pokaże tutaj nasz tag team partner w tym momencie. Jeszcze jedno uderzenie, jeszcze nie trafiłem go już niestety tym razem. No już widzę, że ucieka Triple H'a, niestety tak, niestety Triple H wraca do pojedynku, więc na pojedynek tych dwóch oczywiście zawodników z oryginalnego Evolution, te dwie legendy, dwóch Hall of Famerów. Dwóch zawodników, którzy też mieli ze sobą naprawdę legendarne pojedynki. I jeszcze kolejny Big Boot, świetnie. I kolejne uderzenia, Batista sobie szybko ładuje ten pasek momentum. Jeśli będzie trzeba, no to przypnę też Triple H'a, naprawdę, nieważne w sumie, który to będzie, kogo będę musiał przypiąć, to go przypnę tak naprawdę. Przynajmniej spróbuję oczywiście. Irish Whip i tym razem nie będzie łokcia. Teraz jest dopiero łokieć. Świetna kontra. I mamy teraz uderzenie. I jeszcze łokieć. Blisko signatury, blisko Spinebustera. Obydwoje mają oczywiście tą samą signaturę, czyli Spinebustera. Tylko, że troszeczkę inaczej wyglądają oczywiście te Spinebustery. I pora teraz na finisher. Myślałem, że będzie jego animacja taka. To jest specjalną animację, która ma do Batista Bomb. I pora na Batista Bomb. Nie będę go od razu przypinał, bo będę chciał zrzucić tego Slade'a, żeby Triple H użył Resiliency. Dobra, i użyje Resiliency. Powinien użyć przynajmniej Triple H do Resiliency. Mamy przypięcie. Mamy jeden. Mamy dwa. I mamy Resiliency użyte. Pięknie tutaj, więc właśnie wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz się pora zmienić. Wracamy do pojedynku teraz. I pora na kolejne starcie tutaj razem z Triple H'em. I jeszcze teraz Gutbuster w naszym wykonaniu. Szybko naładujemy sobie chyba ten pasek tak naprawdę tym razem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Świetne kolano. Jeszcze teraz Phoenix Splash. Jednak nie Phoenix Splash, a taki po prostu Splash. On jest stun, więc to jest dla nas moment na to, żeby zadać mu jak najwięcej uszkodzeń tak naprawdę. I teraz jeszcze Monkey Flip. I to chyba nam da finisher. Jednak nie, jeszcze nie. Senton, nie udał się, ale dobrze Batista, ale teraz kontruje Triple H. Choć my też go kontrujemy. I teraz Hurricane Rana i to jest perfekcyjne praktycznie miejsce pod to, żeby zrobić finishera w tym momencie, a on nie ma już Resiliency, więc pora na 630 i trafiamy. 630 i czy to my przypniemy Triple H'a, Slade wypada z ringu. Przypinamy, Row Break, naprawdę. Myślałem, że jednak nie będzie. Jeszcze teraz pozą pin w jego wykonaniu. Oczywiście szybko zrobimy tutaj kick out, ale... Aj, szkoda, bo miałbym to zwycięstwo. Niestety nie trafią tym kolanem, czy tam uderzeniem tym. Ale teraz trafiamy. I teraz odbicie od lin i mamy. Szybko, ale Slade jest tutaj już. No właśnie, zapomniałem o tym. Wychodzimy szybko na górę, czy zdążymy, czy on nie ucieknie czasem? 630, coś czuję, że kontra będzie. Wiedziałem, że tym razem już skontruje, niestety. Jeszcze do ringu wraca Gabriel Slade. No dobra, więc Batista też, twoja chwila teraz, wracasz ty też do ringu. Nikt nie trafia zbytnio tutaj. Ale to Batista dalej oczywiście kontynuuje atak w tym momencie. Jeszcze kilka tej uderzeń. Batista też teraz szybko sobie w miarę ten pasek naładuje po zoom pin, ale Batista z tego bez problemu wyjdzie i nawet sobie właśnie tutaj pasek momentum mógł naładować łatwiej, a nie trafiałem tutaj niestety. Co on teraz kombinuje? Czy będzie próbował zrobić zmianę? Nie da rady na pewno. Powiem, że próbował, to nie da rady teraz. Suplex w wykonaniu Batisty i będzie stalling suplex taki w jego wykonaniu. Coraz bliżej signature oraz finisher dla Animal tutaj Batisty.
I w końcu oczywiście trafiałem ten suplex. Jeszcze teraz leg drop, nie udał się Batista. Nie Batista, Triple H oczywiście wraca do ringu, ale to jest dobrze, bo Triple H już doznał tak dużo, że wydaje mi się, że spokojnie Batista bomb i po nim będzie. I właśnie teraz pora na signaturę, która mam nadzieję, że jak trafimy tą signaturę, to mam nadzieję, że... Aj, nie trafimy. Chciałem właśnie, żeby był stand po tym. Kontra. Batista bomb. Nie ma też. Aj, niestety nie ma też Batista bomb. Trafiamy go tutaj, Triple H. Niestety ma dwa... Ma finisher i signaturę. No, ciężki pojedynek, ale się spodziewałem takiego tak naprawdę pojedynku. Wiedziałem na co się pisze, walcząc z Triple H'em między innymi. Świetnie, jest stand, więc... Szybko jeszcze wychodzimy tutaj. Wejdźmy tutaj właśnie i zróbmy mu taki double foot stomp z samej góry. Pięknie. Double foot stomp w naszym wykonaniu. Teraz jeszcze kilka uderzeń prosto w głowę, która już krwawi dość mocno tutaj, jeśli chodzi o Triple H'a. No ale właśnie Triple H wydaje się, że jeden finisher jest po nim. Nawet signatum tak naprawdę moglibyśmy go przypiąć. I zastanawiam się, czy tego nie zrobić, bo już jest długo ten pojedynek trwa. Po zoom pin, ale my z niego wychodzimy. I mamy już prawie signaturę gotową. Nie chcę zmiany? Dobrze, nie ma zmiany, to bardzo dobrze. Świetnie. Normalnie bym chciał zmiany, ale tutaj właśnie myślę, że nie jest to dobry pomysł. Signatura. Nie mogę trafić, teraz dobra, teraz trafiamy, ale nie trafiam jednak, bo on kontruje. Niestety. Myślałem, że będzie finisher, wręcz byłem pewny, że będzie finisher, a jednak nie. Neckbreaker w jego wykonaniu. I jest przypięcie, oczywiście z tego bardzo łatwo wyjdziemy. Szybki kickout w naszym wykonaniu. I teraz ma tam finisher, niestety. Aj, liczyłem na drugą tutaj szansę. Ale Triple H będzie się zmieniał bardziej, a nie przypinał, co ciekawe. To jest bardzo ciekawa rzecz. Choć nie jesteśmy, zablokował się tak naprawdę przez nas, że tutaj leżymy. To się zablokował i nie może tego zrobić. A to jest bardzo ciekawa rzecz. Aj, co tutaj nasz zawodnik zrobił? Nie ma tym razem, teraz skontrowałem przecież. Aha, czemu? Nie mam pojęcia, przecież kliknąłem kontrę. Nie wiem czemu to się wydarzyło naprawdę w tym momencie. To było bardzo dziwne. Czy on będzie teraz przypinał, czy nie? Chyba nie przypinał. A może jednak nie? Jednak nie będzie przypinał. Trafiamy, super. Sędzia, że tutaj ląduje na ziemi. Reverse DDT, super. On wychodzi z ringu. Ale my go też tutaj trafiamy. Co za pojedynek niesamowity. Niesamowite starcie tutaj dwóch generacji tak naprawdę pomieszanych. Wracasz do ringu, Triple H. I pora na... Dobra, pora na ten, na nasz tutaj switchy music, jednak nie da się. No dobra, to idziemy po 630. 630, stąd już damy radę trafić. 630. No i to musi być koniec, tylko musimy tego Gabriela Slade'a wyrzucić teraz z ringu. To musi być koniec. I to chyba jest koniec. Musi być chyba koniec. Mamy jeden. Mamy dwa. I mamy trzy. Mamy. Udało się. Batista i ja wygrywamy tutaj w pojedynku z Triple H'em i Gabrielem Slade'em. Więc mieliśmy to niesamowite starcie dwóch pokoleń Evolution. Fajna, naprawdę. Fajna taka odskocznia od tej fabuły. Na pewno fajna taka, fajna bardzo rzecz. Choć oczywiście teraz będziemy wracać z powrotem do naszej fabuły, którą tutaj mamy. Ten pojedynek trwał tak właśnie z 10 minut, więc naprawdę był to fajny pojedynek. Troszeczkę może za długo, ale i tak naprawdę fajnie się walczyło zdecydowanie w tym pojedynku. Zwłaszcza w tej oldschoolowej, starej arenie, to tym bardziej dało takiego naprawdę fajnego klimatu tutaj. Mam tutaj Gabriela Slade'a, ale nie wiem, czy będę z nim rozmawiał, bo chyba już dzisiaj właśnie wystarczy mi to, co się wydarzyło. Aha, Shawn Michaels tutaj właśnie, że wie, że nie byliśmy właśnie w walce tej tag teamowej, ale musimy być skupieni na większej rzeczy, bo właśnie, no coś czuję właśnie, że no ta walka o pas, WWE Championship, czy tam Universal Championship, czy World Heavyweight Championship, już w sumie nie wiem, jak to tutaj jest. No to ona jest, walka ogólnie World Title jest na horyzoncie, tylko właśnie coś czuję, że będą duża właśnie walka o to, kto, czy ja, czy Randy. I myślę, że oczywiście Randy powinien pójść, ale nasz zawodnik na pewno będzie walczył o to, żeby on chciał pewnie. No zobaczymy, jak to oczywiście będzie wyglądało, a w tym momencie myślę, że będę kończył ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!